You are very ugly, to be honest. Fuck you. All day, all night. Fuck you. Transitions today. Transitions to attack. We start with 4v0, two opponents. Brazilian guy, goalkeeper, and our four players. I drive the ball, I'm going with the action, Strong pass to his leg, one touch, finish. Simple exercise, 4v0, only to catch the feeling, passing to your offensive leg in good moment and good timing. And we are playing action 4v3. So one player, the furthest player, don't need to be involved in transition. Like our big rules, only four players could be involved in transition. So for example, that player don't need to go, he stays. That four players are playing transition. We are defending, rest defense, controlling space behind us. We are playing 4v3, action. Kim ty w ogóle jesteś? Czyli jestem Kasper Masiak, dołączyłem niedawno do drużyny. Dołączyłem z Zagłębia Lubin, które spędziłem tam 6 lat. No a teraz dołączyłem do Mistrza Polski. Okej, a powiedz mi, jak warunki na pierwszym dniu zgrupowania? Bardzo fajnie, no nie miałem jeszcze okazji być w takim hotelu w Turcji. No warunki są super, tak samo sztab trenerski i zawodnicy. A z kim się najbardziej trzymasz obecnie w zespole? Jest to chyba Bieszczu, chyba jest to Bieszczu, czy nie? Tak, z Bieszczą spędziłem trochę czasu w Lubinie. Jest też Drachi, z którym razem jeździliśmy na kadrę. No, ale też chłopacy inni, zagranicy. Mamy wspólny język, więc jest dobrze. Będzie trudno cięcie kocie z piłką. Tu fast? To najładniejsze, to może być. Nie, tu fast nie ma. Tylko... Nie ma. A, tu fast, tak. Bo wiesz, dwa kontakty, jednym kontaktem. Fast to leg, control offensive line. And we go to down the other. Teraz John, you drive inside. Number 9. Serokosz. Ja mogę iść na piłkę, zwalniam. I teraz John decyduje, John decide. When we play. Dzisiaj help you przy obu braku.
pierwsza. Może być z przesunięcia, ale też na bazie kontroli pozycji, czyli wiem, że jestem ja przeciwnik jeden na jeden. Mocne uderzenie od trenera. W środek tylko, żebyśmy zaakcentowali, że z pozycji też będę mógł zejść do interwencji nogą. Okay? Czyli może być tak, że jest ustawienie, hop, interwencja nogą. Mamy manekina, więc nie potrzeba obrońcy. Drugi koncentruje się na tym, żeby z bocznego sektora przejść, trochę tam bliżej, i współpracę z obrońcą. Piłka jest najpierw uderzona. Piłka jest, najpierw zrobimy parę razy, że będzie wiadomo, czy jest ziemią, czy górą. Jest ziemią. Stajecie. Jest powrót do środka. I z wydłużenia interwencji, ja już wam rzucam na samą technikę. Trenerze, bo rano była wielka ulewa. Pytanie, jak to jakby oddziałuje na trening bramkarski? Nie, no bo w meczu nagle jak zacznie padać, to mamy zmienić zasady meczu? Nie, nie ma to wpływu. Oczywiście czasami może to mieć, jeżeli chcesz coś wypracować i akurat chociażby jak dośrodkowania i ta powtarzalność jest większa w treningu niż w meczu tych dośrodkowań, czyli może ich być, czy w treningu potrzebujesz 20 dośrodkowań, a jest taka ulewa, że piłki nie widać, no to wtedy można w jakiś sposób to brać pod uwagę i modyfikować. Natomiast to się bardzo rzadko zdarza. Nie? To... A pytanie jeszcze o Muchę. Jakby, czy jego umiejętności są takie same jak Wedana, który przychodził do Rakowa jakiś czas temu, czy są zupełnie inne? Jak przychodził, to mnie tutaj nie było, więc ciężko mi ocenić, jakie miał umiejętności Wedana, jak przychodził. Ale na pewno są do siebie podobni. Pod względem somatyki, pod względem atutów, czyli takiej szybkości w interwencji, no to widać, że tutaj też naturalne predyspozycje Muchy są zbliżone do Wladana. Także jest na czym budować. Ale widzimy cię na treningu, że jego lewa noga jest zabójcza. No to jest plus. To jest plus, bo jeżeli w treningu strzela z lewej nogi, to znaczy, że będzie potrafił też nią operować, kiedy będzie stał na bramce i będzie musiał tą lewą nogą gdzieś podać. Frate. Nie, brate jest brother. Yeah, Romanian like brother. Is like a frate, yeah? A frate, yeah. But it's similar, this language. It's like Romanian boss. It's not similar, but... It's not similar? No. Do you know another language? I know, English, Polish. Polish? Yeah. Spanish? Hola, ¿cómo estás? Adiós, amigos. Adiós, amigos. Que aprovechen. Te quiero. Te quiero. Vaya, brate. Carmelo. Which your favorite team? My? Yes. No Rakov. Don't say Rakov. Manchester United. Manchester United? Yeah. Oh my god, I don't like this team. Why? Why? You why? Know the Galatasaray. I know. Do you know Galatasaray? I know. The best team Turkish. No, brother. No, don't say the Fenerbahce. I did it! Yes. Nobody not supported Fenerbahce in Turkey. Powiek trening. Dobrze, brat. Boisko dobre. Nic nowego, to zawsze. To zawsze, boisko dobre. Dobry trening z młodami. No właśnie. Młody uczy się, wiesz. No właśnie, jak ten Mucha w tym treningu? Mamy nowego zawodnika, bramkarza Szakinowicza, także... No właśnie, a widzisz w nim coś takiego podobnego do siebie? Co? Czy widzisz coś w nim takiego podobnego do siebie? Bracie, to jest mój młodszy brat, byliśmy razem w Sarajewie, także będę mu pomagał tutaj wszystko, co będę potrzebował. I mam nadzieję, że będę się rozwijał jako bramkarz tutaj. Oczywiście, mamy wszystko tu, żeby się rozwijał, ale wszystko należy do niego. A Bieszczyk? Także... A Bieszczu? A Bieszczu też, no Bieszczu jest tu nasz stary brat. Jeszcze jest tu rok, jeszcze, także Bieszczu już wie, co go czeka na przygotowaniu na obozie, a młody jeszcze nie wie. O 6:30 musiał stać, trochę był zaskoczony, ale to jest Raków. Także dobre są. A taka najlepsza cecha Muchy?
Jeszcze raz? Najlepsza cecha muchy. W czym jest taki naprawdę dobry? W czym jest taki naprawdę dobry? Refleks? Ustawianie się? No refleks ma bardzo dobry, tak. Ale jeszcze ma dużo nauczyć, no i... będą wam tutaj nauczyli, bo trenerzy pracują bardzo, bardzo dobrze i analizują każdy trening, każdy mecz, także tutaj się możesz nauczyć, jeżeli chcesz. A myślę, że Muhammad chce, także wszystko do niego należy. A gra nogami? Bo to w Rakowie dosyć ważne jest, gra nogami, wyprowadzenie piłki. No, nie oglądałem go dużo, wiesz, oglądałem go dużo, nie miałem tyle czasu, żeby oglądał go dużo, ale... Myślę, że dobrze gram i zobaczymy to. Muszę to powtórzyć. Nie mogę, ja nie jestem the best, ale jestem dobry. Nie mogę powiedzieć, że jesteś bardzo dobry. Nie. Tak samo jak i ty. Ale nie. Bro. Nie. Nie mam... Teraz... Nie, różnica jest. Różnica jest. Jak? Wiesz, komunikacja. Komunikacja. Ja. Mam dobrą komunikację. Nie. Nie dobra? Gadamy o Warzone, Call of Duty. Żeby nie było, wiesz... Fran jest najmocniejszy. Ale Fran pracuje dużo, gra po 5-6 godzin. Call of Duty. Serki jest bardzo słaby. Ale on jest nowy, wiesz? To jeszcze gra Kula, tak średni też Kula. To zdecydowanie. A on jest najmocniejszy. Nie gra. Dobrze, ale nie jestem taki chodzący znak. Trochę szczerze. Dlatego... Zwolak? Zwolak jest najgorszy gracz Call of Duty. Date, gramy trios, on biega sam, wiesz, jak tak na boisku, to jest to samo. Wiesz. Ja i Marcin, wiesz, trzymamy się razem, wiesz, salcasz, gramy. Every time together, bro.